O co tutaj chodzi? Jest 5 września, event miał się zacząć 6, a tu jakieś balony latają. Dobra, dość sporta na dziś. Gracze coraz częściej znajdują w samej grze ruszające się balony, które to niej jednej osobie zjeżyły włos na głowie. Źródło tego strasznego zjawiska zapewne poznaliście już wcześniej dzięki moim poszukiwaniom. Jednakże sam fakt występowania czegoś takiego w naszej grze to naprawdę, ale to naprawdę dziwne zjawisko. Twórcy zdecydowali się wprowadzić jedną z mroczniejszych bestii horrorowego uniwersum do naszego Fortnite'owego kolorowego świata, a sama kumulacja nieszczęść rozpocznie się już jutro wraz z premierą najnowszego filmu z serii To. Wcześniej nikt z nas nie miał w tej grze styczności z takimi zjawiskami, ale dzięki leakerom i zmianom w grze dowiedzieliśmy się, że sam Pennywise odwiedzi nasze skromne progi i na balonach nie poprzestaniemy. Być może cała ta akcja ma związek z przybyszem, który obecnie przyspieszył tempo budowy i zabrał się za budowanie dwóch maszyn naraz. Zaraz się temu zdecydowanie przyjrzymy, a ja tylko wam przypominam o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, chociażby ta dziesiątka będzie bezpieczna 6 września podczas ataku Pennywise'a na świat Fortnite. Przy okazji, jeżeli chcielibyście wygrać trochę fodolców jak osoba z pierwszego miejsca, to jak najbardziej jest to wskazane. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy. Niedawno temu w plikach mogliśmy znaleźć chociażby straszny balon, który był oczywistą zapowiedzią tego, że straszliwy klaun zbliża się do naszego skromnego świata. Był to jego atrybut i jeżeli komuś się objawił, to oznaczało to po prostu koniec dla danego nieszczęśnika. Nie jest to jednak najgorsze i najstraszniejsze zjawisko. W kanałach Przyjemnego Parku można usłyszeć jego podły śmiech czy głosy, a niektórzy paranoicy donoszą, że widzieli samego Pennywise'a w kratach od kanałów. Ponoć kusił ich darmowymi fałdolcami oraz tym, że jeżeli nie mają kodu JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, to będą działy się bardzo, ale to bardzo złe rzeczy. Sam event, który rozpocznie się już jutro, opiera się na filmie To, rozdział drugi, który to opowiada o losach pewnej grupy dzieciaków, której przyszło zmierzyć się ze strachem pojawiającym się raz na 27 lat. W tym czasie masowo znikają dzieci i jak się okazuje, stają się one posiłkiem dla tego demonicznego stworzenia. To tylko kwestia czasu, zanim Pennywise zacznie ukazywać się co młodszym osobom w naszej grze, jednakże niektórzy zaczęli już panikować i donoszą o tym, że takową bestię widzieli jednakże w dalekiej przeszłości. Wiedzieliście, że taniec Take the L pochodzi właśnie od tańca straszliwego klauna? Jeden z graczy donosi, że kiedy podróżował w sezonie 7 po wykrzywionych wieżach, to rzekomo widział, jak coś za nim biegło. Jest to najpewniej straszak, chociaż nie wiadomo, do dzisiaj nie dowiedzieliśmy się, czy Slenderman Fortnite jest prawdą, czy może idealnie spreparowanym fejkiem, który obiegł świat. Warto mieć więc tylko na uwadze, że twórcy już nieraz nam zrobili żarcik i takowe pojawiły się chociażby w grze, a więc należy się im jak najbardziej przyjrzeć. Aby łatwiej było nam znaleźć tego pajaca, jakim jest Pennywise, to wziąłem drugiego największego pajaca w tej grze, jakim jest ten Bambik. No i obecnie jesteśmy w tym hangarze, w którym musimy to znaleźć, o dokładnie te urządzonko, które już doskonale zresztą znacie. Jak dobrze wiecie, służy ono do sprowadzania różności z innych światów i dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy? Wpadłem na pomysł, że skoro Fortnite to ponownie kolizja światów, to pojawienie się chociażby Pennywise'a czy Pandory z Borderlandsów, to nie jest tak tylko jakiś tam event promujący daną grę czy dany film, ale to jest także część fabuły, gdyby nie patrzeć, ponieważ kolizja światów, no to kolizja światów przenika się kilka ze sobą, nawet nasz, ten rzeczywisty przeniknął się z Fortnite'em, a więc no rzeczywiście wszystko jest tutaj możliwe według fabuły i myślę, że właśnie to urządzenie posłuży do ściągnięcia Pennywise'a i takowy właśnie tutaj kolejny akumulator Beacon może znaleźć się w okolicach Przyjemnego Parku, do którego no rzeczywiście Pennywise mógłby zostać ściągnięty, no bo nie ukrywajmy, ta lokacja chyba bardziej przypomina tą z tamtego filmu. Oczywiście tutaj sklepowa sadyba tymi swoimi obrzeżami również nawet przypomina, no ale raczej Przyjemny Park bardziej pasuje właśnie do tego kontekstu. Wszystko byłoby okej, można by wytłumaczyć, że po prostu przybysz się zajmie jakimiś innymi miejscówkami, gdyby nie fakt, że tutaj się buduje aktualnie jeden beacon, a na zewnątrz jest już drugi.
Dokładnie tak, jest już drugi beacon, jak widzicie, przybysz zdobył prawo jazdy, ponieważ teraz udaje się z tym beaconem nie wiadomo, gdzie jest skierowany bardziej w tamtą stronę, a więc być może będzie podróżował do Srogiego Szczytu i tutaj w końcu postawić zapowiedziany w plikach beacon na okolicy właśnie Starego Lepkiego Lasku, ale jeszcze zobaczymy, no naprawdę nie wiem, dokąd może to pojechać, może wykręci i pojedzie na przyjemny park, tam właśnie postawi beacon i tam się pojawi Pennywise już 6 września. Byłoby to naprawdę bardzo miłe. No i oczywiście byłoby to uzasadnienie fabularnie, takie hopsiu, jakieś randomowe wydarzenie. Skoro znaleźliśmy rzecz, która nam pomoże przy szukaniu Pennywise'a, no to myślę, że warto byłoby teraz pojechać na przyjemny park i tam za pomocą naszego Bambika i pajaca znaleźć właśnie tego straszliwego klauna. Aby odnaleźć Pennywise'a, który znajduje się w przyjemnym parku, jest to potwierdzone info, ubrałem się w jeszcze większego pajaca i w jakiś pajacerski plecak, a żeby go tutaj odstraszyć w razie czego, wezmę także broń, ponieważ nigdy nie wiem, czemu ci ludzie w horrorach bez broni biegają, chociażby prymitywnej, jak jakaś dzida czy miecz, ale mniejsza o to. Także ja nie będę tak głupi, ja się w cokolwiek uzbroję, wezmę sobie rewolwer na ewentualnych oponentów, jakieś tutaj potki, jakieś piciu się na pewno także nada. No i lecimy szukać tego całego stracha, który się właśnie tutaj znajduje. Z tego co wiem, póki co mamy jedną rzecz świadczącą o tym, że on się tutaj znajduje. Jest to dokładnie ten czerwony balonik, którego na całe szczęście nikt inny nie zniszczył. Znajduje się on przy tych kratach. W sumie nie chcę tam zaglądać, jak tak teraz To nic nie ma. Ale wiem, że to jest chyba błąd tylko moich ustawień graficznych, no ale jak dobrze widzicie, są tutaj te kraty, które zbierają deszczówkę. I tutaj, jak dobrze widzicie, znajduje się jeden z czerwonych baloników Pennywise'a. Wcześniej zawsze tutaj były uwiązane te urodzinowe baloniki. Teraz mamy ten balon Pennywise'a, więc go zniszczmy. Zobaczmy, czy nie chłop przybiegnie i mi przyłoży przez łeb czymś, czy co się stanie. No jak dobrze widzicie, po zniszczeniu baloniku tutaj pojawia się jego śmiech, a więc ciekawi mnie, czy będziemy mogli na przykład zauważyć takie chwilowe, takie przerywniki, jak na przykład widzieliście przed chwilą, że na przykład coś zniszczymy i spojrzymy się w jakieś okienko i nam coś tam przebiegnie. No byłby to zdecydowanie dreszczyk emocji, jak na takiego Fortnite'a, który chyba niezbyt się nadaje na horrorową gierkę, chociaż nie wiem, czy wiecie, ale Fortnite u swoich podstaw, tak w roku 2011 miał być taką właśnie horrorową gierką. Miałby czymś w rodzaju Left 4 Dead'a. Czy po mnie idzie jakiś demon, diabeł? Mam nadzieję, że nie po mnie. O, tu były dwa siorby w ogóle. Dobrze, uciekamy w pokoju wiecznym, amen. Swoją drogą, skoro znaleźliśmy Pennywise, odwiedziliśmy stęchły skład właśnie w poszukiwaniu tutaj genezy powstania tej postaci w naszej grze, to teraz warto wspomnieć o tym, że w grze pojawią się chociażby nowe przedmioty kosmetyczne powiązane z tą postacią i wcześniej wspomniałem, że ten beacon przybysza mógłby do nas tutaj przywołać tego Pennywise'a i jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, ponieważ oprócz tych nowych plików graficznych i skin w grze posiadamy także plik mówiący o nowej lokacji związanej z cyrkiem. Oczywiście sam Pennywise chyba z cyrkiem, z tego co pamiętam, nie miał zbyt wiele wspólnego, jest to po prostu jego taki straszny wygląd, aczkolwiek nowa miejscówka mogłaby tutaj zwiastować, że jednak te beacony przybysza się na coś przydadzą i rzeczywiście one tutaj do naszej gry przywołają tego straszliwego klauna. No ja mam taką nadzieję, że Epic Games podąży w tym kierunku. No ja taki dreszczyk emocji zawsze lubię, zawsze będę to szanował w każdej możliwej gierce. Jezu, jaką my mamy daleką strefę, a więc to byłoby na tyle, przekazałem wam to, ile tak naprawdę wiem, mam nadzieję, że nikt mi tutaj w ciemną noc nie dojedzie za przekazywanie wam poufnych tutaj informacji od epickich i innych takich fajnych rzeczy z plików, a więc ja dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie sobie łapce w górze, a także pamiętajcie o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!
Yeah.